Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu. Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Chciałem powiedzieć, że on jest w grze, która nazywa się Genshin Impact serio, O tym samym tytule i lecimy po kolei, bo dzisiaj jest dużo informacji. Na tyle dużo, że wziąłem cały wos. Wyciąłem do tego, przejdziemy może za momencik. Więc zacznijmy od tego, że jest giga już 13. Chyba, Tak, już w najbliższy wtorek, czyli równo za tydzień 13. Powinno się odbyć wishowanie po Kadachare Kazuchę oraz Alhightema. Macie tutaj przecudną grafikę od Juriana. Julian jest jedną z osób zbierających Julian, Yume oraz Tylier. Zapraszam do nich. Będą trzymali listę, jeżeli macie co najmniej 30 rolków internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co mam restreamować dalej. Oraz oczywiście, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, to zgoda rodzica lub prawnego opiekuna bardzo mile widziana. I co? Widzimy się 13. Jest mega. Będziemy wysyłali szczęście i pozytywną energię w stronę rolujących. Strasznie mocno światło sobie ustawiłem w oczy i cierpię, cierpię bardzo, cierpię bardzo, więc jesteście mega, widzimy się na tym, 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 tym streamie i ta grafika. Ta grafika miała być wczoraj na miniaturze i pewnie będzie jutro na miniaturze, jak tak dalej pójdzie, bo dzisiaj mam troszkę inny plan. I przejdźmy może do tego innego planu, czyli lekki odskok od tego, co robimy normalnie, ze względu na jedną rzecz, która pojawiła się na spekulacjach i spoilerach. Wyskoczyło mi mnóstwo innych rzeczy, związanych z inną grą, którą jest Minecraft, na którym ja się absolutnie nie znam. Zakupiłem kiedyś Minecrafta, żeby zrobić z niego serię, fabularną, do której mam pomysł, ale żeby tę serię zrealizować, to trzeba by włożyć setki godzin pracy i przygotowania, bo to. Praktycznie jak film miałoby być realizowane, więc zakupiłem Minecrafta i nigdy go nie włączyłem. Ludzie, to jest jedna z tych gier, które kupiłem, po to, żeby jej nigdy nie włączyć. No i ta seria tam chyba z 20 czy 30 YouTuberów było nakręconych, żeby to nagrywać razem, bo pomysł jest dobry. I umarło, bo zaraz po tym wyszedł Gęcznik. To jest coś, co miałem 2,5 roku temu startować. I miało co, nie wiem, 3-4 miesiące wychodzić kolejny sezon po parę odcinków i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy wszystko przygotowane, scenariusze rozpisane, i nic, nic. No ale wracając, tak jeżeli chodzi o Minecrafta, to macie tutaj prawdopodobnie filmik w tle, leci za Emrys Vibes, jest podpięty, jeżeli jesteście zainteresowani, to leczyć i klikać tutaj są rzeczy takie bardziej jak złożyć, konkretnie to jest y Down Wineries od oczywiście Diluka, stworzone przez Emrys Vibes, nie wiem, nie znam, wysyłam tam, zostawcie troszkę miłości, jeżeli lubicie Minecraftowe klimaty, to jest osoba, która z tego co rozumiem z różnych innych uniwersów w Minecraftzie tworzy miejscówki i wyglądają one świetnie, z drugiej strony macie fragment, który prawdopodobnie ten ludek jest na miniaturze od Faris Sayaf to jest bardziej popularne, fragmenty tego gdzieś kiedyś widziałem i mignęły mi więc to jest na tyle popularne, że kojarzę, kojarzę, więc żeby było dlaczego to jest na miniaturze, dlaczego Minecraftowy Ludek jest na miniaturze, a no Ta, tak, jest, jest, jest jest, no to jest, skoro jest to jest, a my przejdźmy do jednej rzeczy, która mnie rozbroiła i dzisiaj rano jak wstałem to odpaliłem na telefonie Gęszina, żeby zobaczyć czy jeszcze mam czas to zrobić, po czym było takie, tego nie ma tego w ogóle nie ma to mi się przed chwilą przyśniło. Nie! Miałem tu w eventach do kliknięcia jeszcze jeden event, mam to zrobione, mam to na szczęście zrobione. Jeszcze jeden event, który miał taką ikonkę Łóżeczka i to było spanie i to było. A jak to się po polsku będzie nazywało? W amerykańskiej kulturze to jest bardzo popularne w serialach i filmach, szczególnie dla dzieci i młodzieży, że dzieciaki idą do domu innego kumpla, tam czy, czy kumpeli, spać i jest to wspólne nocowanie i mają śpiworki, nie śpiworki, w ogóle te motywy, które u nas, przynajmniej w tej części naszej kultury, w której ja funkcjonuję, w ogóle tego nie było. Z tego co słyszę od znajomych, to to ich dzieciaki są tam wysłane, A, że dzisiaj śpią tego, potem śpią tamtego, i w ogóle, a jak fajnie, jak fajnie, jak fajnie. Okej, okay, dobra, dobra. Nie, nie mój klimat, nie mój klimat do końca. Ale w serialach jest to bardzo popularne, że tam idą nocować u kogoś innego. I był event na tym się opierający było takie łóżeczko jako ikonka tutaj, i była wersja demo tego, która miała tam jeszcze 30 godzin, żeby ją zrobić, a potem miało takie wspólne nocowanie startować i był jakiś domek, w sumeru, taki kojarzący się z Amerykańskimi horrorami, że tam nastolatkowie są na jakimś kempingu, obozie czy coś i jakiś morderca ich próbuje zabić. Te motyw zresztą też podniesiony w potworej i spółka jedne z drzwi, przez które tam bohaterowie przeskoczyli, były do takiego domku, więc tu gdzieś był domek, taki postawiony, drewniany, i pamiętam, że kawej siedział na łóżku z założonymi rękami, gadając, że nie, że wylądował na łóżku obok La i on nie chce go znowu słuchać. On ma go na co dzień w domu. I się obudziłem z tą myślą taką kurka, muszę ten event do końca zrobić, bo te fabuły były. Mega, i te ich teksty były przekomiczne, że się, się działo, i co prawda wszystko było przeklikiwane, ale gadali swoje teksty tam lewo, prawo, jeden, drugi, trzeci rzucał, więc to było takie, ha, Obudziłem się rano i nie ma. Nie ma, to mi się przyśniło, to jest tragedia, więc to był pierwszy event, na który się naprawdę, naprawdę hajpowałem w tej aktualizacji i troszkę nie piekło, bo mi się przyśniło. Macie to zamiast vosu. Dzisiaj powinien być włos na temat komiksu i na temat tego, co się dzieje, bo w komiksie podziało się wczoraj, dzisiaj, przez wczoraj wczoraj, dzisiaj właściwie kilka bardzo ciężkich motywów, do których chciałem. Się odnieść, bo zresztą nawiązują do tego, co wczoraj gadałem o Gyanshinie. Nie jeżeli chodzi o bezpośrednio zdarzenia, bardziej o to, jak działa mechanika różnych zachowań, kiedy mówimy, że jest dobrze, kiedy jest tak naprawdę źle, kiedy chowam głowę w piasek i tak dalej, i tak dalej. Więc tym się prawdopodobnie zajmiemy jutro. A my teraz przeskoczmy do mermeja, bo stało się coś, czego się nie spodziewałem, czyli na ostatniej prostej wyskoczyło nam jeszcze kilka artów, To znaczy, wiedziałem, że do końca niedzieli, jak nagrywałem ostatniego mermeja w niedzielę, jest jeszcze parę godzin, więc ludzie mogą coś rzucić, ale wrzucili znacznie więcej niż się spodziewałem że wrzucą. Tutaj jest ten komiks, na który bardzo, bardzo zapraszam. Tu jest tego dużo, nie będziemy tego przerabiali, bo to zajmie mi cały odcinek, ale tu lecimy. Luke Arkane. Skoro nie mam szansy się wyrobić, nie tyle przez brak weny co czasu i poharatanie sobie łapy w trakcie miesiąca, postanowiłam wrzucić resztę rysunków w formie szkicu. Dni 15-20. I tych szkiców jest sporo i są one świetne. I ten, to, to jest mój ulubiony swoją drogą. a To też jest mega. I są naprawdę wypasione. Tutaj, ja wiem, ja wiem, że ja mam słabość do harlekina, ale, ale jednak pantalon, pa, pantalon dla mnie to Tutaj wymiatał bardzo, 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 więc jak macie chwilkę ochotę wbicie, bo jest więcej. No dzień 21 miała w planach uwiecznienie sceny, jak to piero stracił pół maski. <laughs> Czemu mam vibe, że to klip powinna była coś wysadzić, tak? Tak, to jest dokładnie, ten pop mi w tym momencie zasłania to, na co ja patrzę, więc jest jej takie ups, idziemy stąd, uciekamy stąd. Tu mamy bardzo zły plan, czyli boink. To z kolei, dla odmiany, mi się skojarzyło, jest ta seria teraz na webtoonie, Ale ja ją czytałem na Instagramie o śmieciowej syrence, która tam właśnie wyciąga jakiś syf, który ludzie wrzucają do jeziora, wyciąga i daje tym chłopaczkom i, i takie <laughs> ale ale to ja, to ja, to ja. Ojoj! Pogadane, pogadane. To z kolei mi się z się Panem skojarzyło i z tą sceną z Syrenkami tam też to było. Tym, tym disneyowskim, tym klasycznym pięknym rysowanym mnie tym nowym badziewiem. Cute Bedo, znowu mój dzień stał się lepszy. Dziękuję, Luka. Dokładnie tak, Luke Arcane i wszyscy w sumie wstawiający tutaj poprawiacie nam bardzo humor. Cała przyjemność po mojej stronie, dni 22 i 23. Iachf! i Żabrael e, I... Jecht, mega, ale Jabrael, Jabrael jest w ogóle, to, to imię jest przekozackie, działa bardzo. Mamy kolejną z tych, tych... Czemu one nie są grywalne? To powinny być grywalne postacie. Boli mnie za każdym razem jak to widzę, bo mają design lepszy niż niektóre postacie, które do gry weszły normalnie grywalnie, więc hurdur, dur 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 dur. Fantastyczna wersja tej postaci, aczkolwiek przeładowuje mi się biceps i chciałbym strzelić w monitor, więc to jestem ja. Zbyt duże skojarzenia z tymi questami. No i to cudne, przesłodkie spojrzenie lub Cukarkę na ostatniej prostej szkice, co prawda, ale szkice naprawdę na poziomie. Ta łapka jest taka, fiii, skojarzyła mi się z jakąś, eee, to nie były te Powerpuff Girls, to jakiś inny serial, który w tamtym okresie wychodził, miał tak fajnie rysowane łapki postaci w tle takie. Było, było, było. Tutaj sander o Baben wyrobiłam się jeszcze z jedną pracą. Gdyby nie te matury, to na pewno byłoby więcej. No taki okres, to się spodziewaliśmy. Ale i tak jestem zadowolona z siebie oraz dumna ze wszystkich, którzy podjęli się wyzwania. Ja jestem z was mega dumny. Daliście tak bardzo czadu. Zaraz Secia napisała ciekawą wiadomość, taką bardzo przyjemną. To wam przeczytam, jak do niej dojdziemy. A tutaj mamy Luke Arkane. Jakże to też adeptaj, prawda? Okej, okay, dobra, dobra. To jest bardziej zamieszane, to jest bardziej zamieszane. Ale ta pracka jest mega. I ten, jak mu tam było. Bez brzbraba be Okej. Okay. Cztery łapki, w każdym razie cztery łapki i jest wypasione, ale jest mega słodki zestaw! To by była chyba twoja... Mo moja twoja ulubiona praca. Moja twoja ulubiona praca, patrząc na to, co tu się podziało. Jeśli się mylę, to ma dumping na pewno adeptusem jest. Tak! Tak! Tak, chyba tam jest bardzo adeptusem. Kurczę, czemu te 20-minutowe szkice wyglądają lepiej niż moje pełnoprawne rysunki? To jest straszne. Ja mam to samo, że jak robię szybki szkic na papierze, bo w digitalu na razie swoich rysunków nie pokażę. Komiks się opóźnia, dlatego że wizu nie umie w digital. To szybkie szkice wyglądają dużo lepiej niż, niż prace skończone u mnie. To, to jest norma, to jest norma, więc to jest kolejna pracka z tą, jak ona się nazywała ta z tymi zawiązanymi oczami. O. Tutaj to jest ten. No, ten dzieciak z wyspy mgieł. I oczywiście Katrynka. Katrynka troszkę bardziej dopracowana. Widzę, że tutaj ma pół mechaniczną, pół krabią tą płetwę, więc w ogóle wypas, ale mnie łapa, boli. No, nie dziwię się, ile godzin wpakowanych w te 20-minutowe hehe szkice. Come on, come on, dobra, co my tu jeszcze mamy? O, dalej i ostatnie, no prawie. Ojej, ej, jest cały miesiąc nadrobiony praktycznie z aranarami teraz. To są susbetki. Well, we Which part you don't understand? <laughs> Stupid flower. <laughs> Czy to jest ten? Yeah! nice. Myślałem, że jeszcze bardziej się oddali i ten będzie taki malutki w ogóle, jeszcze jakiegoś większego ostroja, e, stwora, ale to był tak: Morax, Azdaha, Dwalin, Durin. No i apep większy. I tutaj Sasbedo jeszcze od Tuśka wersja szkicowa zdążył machnąć. I Ja to mogłabym gorysować codziennie. Da, da, da. O, jest wiadomość od Seci. Kochani, dziękuję wam za wszystkie prace. Jesteście naprawdę cudowni dziś w gronie. Haha, nie udało nam się. Przepraszam, Seciu, moja wina, moja wina. Wizu, cute bedu. będziemy rwać się po petwach i zbierać skrzela, by było nic zwycięzców. Mam nadzieję, że się podobało to wyzwanie. Kolejne wyzwanie najprawdopodobniej w październiku, Inktober. A za rok mamy już plany na wyzwanie z rękowe part 3. Faktycznie mamy. Zobaczymy jak się gęszcznik za rok będzie trzymał. Ale wyzwanie najprawdopodobniej ruszy. Dla większego czy mniejszego grona. Mam nadzieję, że się troszkę rozkręcimy. I tutaj Artemas nieco spóźniona. Bubble przepraszam. Oj tam, oj tam. Wyszła czadersko więc. Gratulacje dla ciebie Artemas. Naprawdę fajne pracki. A tutaj kończąc jeszcze wiadomość. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zgłoszenie. I za zaangażowanie w ten konkurs. Jesteście cudowni. Tak, Mermay w tym roku był bardzo fantastyczny. Dziękuję wam za branie udziału. Dziękuję Seci i CuteBedo za zorganizowanie tego, to było naprawdę czaderskie i poprawialiście mi humor co dnia, będzie mi tego brakowało, bo następne tygodnie, właściwie prawie dwa miesiące będą dość ciężkie, jeżeli chodzi o plany gęszynowe, więc liczę, że wyskoczy nam coś innego, co będzie odwracało moją uwagę bo to było takie cute, takie mega przyjemne może zrobimy jakiś konkurs jedna cute rzecz dziennie, jedna wholesome rzecz i będziemy się tym dzielili będziemy to wyszukiwali, coś muszę pokminić, bo jakieś zastępstwo na Mermeya jest jest potrzebne, jest potrzebne, więc... Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Zacznijmy od informacji, którą wczoraj nie do końca poprawnie podałem, bo powiedziałem, że miecz dla tej, jak ona się tam nazywa, Focalors, Furiny, Fininy, wyciekł już w pełnej wersji i się pomyliłem, to był upscaling przez sztuczną inteligencję. Dziękuję Serpentin za zwrócenie mojej uwagi. Faktycznie sprawdziłem to, co mi zostało podesłane, to jest upscaling. To nie jest ten miecz, który faktycznie wyciekł, ale za moment go powinniśmy mieć. Dalej to podtrzymuje Oprócz tego wyciekło kilka jego wersji, których zapraszam na Discorda, jeżeli chcecie zobaczyć, ale nie będę ich tutaj wklejał ze względu na to, że, no, nawet jeżeli to jest upscaling od sztucznej inteligencji, to jest on oparty na prawdziwym wycieku i tego Michał może nie polubić i walnąć mi za to po łapach. Więc zapraszam. Te miecze są cudowne. Tam cztery wersje są. Pierwsza jest ok. Druga jest świetna. Trzecia jest świetna pod innymi względami. I czwarta jest mega. Powiem Wam, że nie mogę się zdecydować między drugą a trzecią, czwarta im pasuje do czegoś innego, ta kropka taka wisząca zaraz przy, przy końcu głowni i przy początku klosza jest spoko, ale to nie jest to, co ja widziałem w tamtym mieczu, więc chciałbym zobaczyć drugą albo trzecią wersję faktycznie jako to coś w grze, a czwartą przekolorowaną, czy w jakiejś troszkę lekko zmienionej wersji, jako miecz dla kogoś innego. Mówiąc o kimś innym, powiedzmy o Captain Earth troszeczkę, i tutaj tak, są drobne informacje na temat przecieków. Jak już o broni mówimy, że są spekulacje o jej broni. Jest to miecz jednoręczny, który wygląda troszkę jak Rapier lub Piracka Szabla. I tutaj to jest mniej więcej to, czego się spodziewaliśmy i to, co wyciekało wcześniej, więc nowe przecieki w tym temacie są właściwie podbijającymi starą piłeczkę, ale oprócz tego mamy informację, że w ostatnich dniach było kilka nowych postaci, do tego wrócimy, bo tam są ze trzy i to będę rozbebeszał na części pierwszej, bo robimy dodatkowy research w temacie. Jedną z tych postaci, która mocniej była teasowana i pokazywana, ludzie, ludzie, tutaj z wyciek konceptartu, to jest jeden z wcześniej koncept konceptartów Kapitan R, więc jedna z tych postaci, co najmniej jedna, bardzo możliwe, że pozostałe to też są różne wariacje tej samej postaci, co by oznaczało, że nie ma żadnego nowego wycieku, tylko są nowe dane na temat starych postaci, o których wiedzieliśmy, ale przynajmniej jedna z nich to jest nie nienowa żeńska postać, która nadchodzi w Fontaine tylko inna wersja Kapitan R. Oprócz tego pojawiło się kilka nowych koncept artów, z czego nie jestem w stanie zweryfikować, czy nie są one robione jako bait przez sztuczną inteligencję, bo jest Kapitan R w różnych wersjach kolorystycznych, jest bardziej niebiesko-zielonkawa, jest bardziej fioletowa, jest z mieczem, jest bez miecza, w różnych wersjach z kapelusikiem w tą, w tamtą stronę lub bez... Jest tego kilka wersji. Niektóre wyglądają jak zrobione przez sztuczną inteligencję. Przeszły, co prawda, test. Są te programy, że możecie puścić. I wam pokazuje, czy to jest zrobione przez sztuczną inteligencję, czy nie. No, ale ten Duke Nukem, o którym ostatnio mówiliśmy, który to artysta oskamował ludzi od Duka, twierdząc, że no, on to narysował, a tak naprawdę puścił parę promptów i, i grafikę sprzedał im za ciężki hajs, chociaż spędził nad nią. Tyle na klawiaturze? No ale wracając, to tamta grafika też przeszła weryfikację, że niby nie jest robiona przez sztuczną inteligencję, a gołym okiem widać, że jest. Więc tutaj również wygląda na to, że te koncept arty, które się pojawiły, nie są robione przez sztuczną inteligencję. Niektóre z nich bankowo to jest wariacja robiona przez AI. Pytanie: czy wewnątrz Michojo, czy zrobił to ktoś poza Michojo i kręci teraz, że o, wyciekły nowe wersje, wyciekły nowe wersje. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale jeżeli chodzi o Michojo i sztuczną inteligencję, to tak, tam są. Gigantyczne inwestycje w tą technologię, co oznacza, że tego typu rzeczy będą się pojawiały w przyszłości. Stety, albo i niestety, więc jest duża inwestycja w to, mniejsza inwestycja w nowych koncept artystów. Troszeczkę, troszeczkę. O tym porozmawiamy troszkę w przyszłości, bo tutaj jest drobne zamieszanie, którego wolałbym nie ruszać po wczorajszym odcinku i zrobić chwilę przerwy od różnych dram i przyoczenia, bo się pozytywnie nastawiam do gry, którą w końcu kocham, więc hurdur, dur, dur. Przechodząc dalej i zahaczając o to, co jest dzisiaj na miniaturze i dlaczego wcześniej było o tym Minecraftzie, więc poszła informacja za Baby że tam będzie coś do nurkowania. Spokojnie, jak skończy nam się tlen, to jest dla nas coś. I wkleju drzwi z Minecrafta. Tak jak mówię, ja w Minecrafcie nie siedzę, ale parę motywów ogarniam, bo chodziły jako mem przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Czyli na przykład, jeżeli zalejecie całą przestrzeń wodą w Minecrafcie i macie postawiony domek, w którym są drzwi i otworzycie te drzwi, to przez otwarte drzwi woda nie przecieka. Ludzie wykorzystywali tego typu motywy jak właśnie jakieś... Płotki czy drzwi, które stawiali pod wodą, co im tworzyło powietrze, którego się mogli nawdychać, żeby nie utonąć pod wodą. Tego typu motywy były nie wiem, czy to było na każdej wersji Minecrafta, czy na jakichś modach, czy na czymś. Nie siedzę w Minecrafcie, tak jak mówię, poprawiajcie mnie w razie czego. Więc informacje o podwodnych miastach, które bardzo przypominają coś, co było projektowane dla pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen, dla tego, co mają, jak się nazywają ci od Jar Jar Bingsa. Nie pamiętam jak się nazywa ta rasa. O, oh, it, Momencik, sprawdzę wygooglam. To jest upokarzające widzół wieloletni fan Gwiezdnych wojen. Gungan! Tak! Zdążyłem, zdążyło mi się przypomnieć, zanim, zanim się wczytało ten. Jak już się pojawiał, to było takie Gungan, nie nie ja wiem, ja jednak pamiętam, przepraszam. Okej. Okay, miasta Gungan, które były pod wodą te takie jakby kopuły szklane, które miały bariery energetyczne, przez które jak się przechodziło, to się przechodziło jakby z trybu wodnego do, do, do powietrza. O tego typu rzeczach dostawałem informacje i przecieki przy okazji na Zoomie, kiedy o tym gadaliśmy, że niektóre rzeczy, które ja widziałem do Kezmu jako koncept Arty, albo tu, albo tam, albo siam, to są rzeczy, które się pojawiły do na Zoomie i też przy okazji mówiłem o tych podwodnych miastach wtedy. Na pewno bankowo, więc to jest coś, co się gdzieś tam pojawiało i to było na koncept artach, więc nie wiem, czy cokolwiek z tego było zrobione w wersji 3D grywalnie tak, żeby móc to spotkać. Więc te drzwi, które Baby Coon wrzuca, mogą odnosić się do gadżetu, który pozwala nam oddychać pod wodą, że będziemy coś stawiali i będzie jakby powietrze leciało i będziemy mogli się naddychać i płynąć dalej. Ewentualnie to jest gadżet, który pozwoli nam w ogóle nurkować w wybranych miejscach. To jest też ta opcja, o której kiedyś gadaliśmy, a trzecia rzecz jest taka, że będą po prostu podwodne miejsca, w które będzie się dało wejść, jak przez drzwi w Minecrafcie, czy w Gwiezdnych Wojnach do tych miast Gungan i tam będzie normalnie tlen, będzie powietrze, więc taki bajer, taki bajer to rzucam w waszym kierunku, tym się zajmiemy troszkę więcej w nadchodzących dniach, bo tutaj jest więcej informacji, po prostu to rozbebeszę i rozwalę bardziej, a teraz przejdźmy do ostatniej informacji spekulacyjnej, którą dziś dla was mam i jest to info o Childzie i Harbingerach, o których Powinno być więcej w aktualizacji 4.0. I teraz tak. Nie wiem, czy pamiętacie moje najstarsze rzeczy rzucane w waszym, to znaczy nie moje rzeczy, które ja dostałem i rzucałem w Waszym kierunku w temacie fabularnym Fontaine, że tutaj harbringer'owie będą mieli bardzo duże znaczenie, że będą próbowali mieszać i obrócić system sądowy, który Focalors stworzyła przeciwko Focalors, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz lecą informacje za Wizis i Randialos, że w aktualizacji 4.0 powinien być Rerun Childa ze względu na to, że on jest fabularnie bardzo mocno związany z tym. Co się tam będzie działo, oraz harbringerowie powinni się pojawić w aktualizacji 4.0 i w aktualizacjach 4. coś mieć bardzo duże znaczenie na samym początku, przynajmniej, co potwierdza to, co mówiłem Wam rok temu już na ten temat. Właściwie jest to informacja 1 do 1, tylko od innej strony poddana. Wtedy, kiedy ja Wam rzucałem tą informację to o harbringerach, widzieliśmy, nie mieliśmy jeszcze filmiku, nie wiedzieliśmy, jak oni wyglądają, ale były informacje, że są tam inni harbringerowie, którzy będą coś mieszali przy okazji tego. Niektórzy będą działali jawnie, najprawdopodobniej Child albo któryś inny z Harbingerów, których poznamy w międzyczasie i będziemy mogli, wiecie, zacytować kto, ale wtedy wiedzieliśmy tylko o Childzie, o Skaramuszu, który teraz już wiadomo, co się podziało, no i La Seniorze, która wtedy, to był chyba jeszcze moment, kiedy jeszcze nie dostała gonga od Raidenki, co oznacza, że widzicie, tro, trochę czasu temu o tym gadaliśmy, trochę czasu temu o tym gadaliśmy. Sytuacja nie bardzo się zmieniła, no tutaj za bardzo tego pyłu La nie użyjemy, to nie jest pyłek wróżki, żeby zacząć latać. Child najprawdopodobniej taki, tutaj lecę informację, że Child tak. Oprócz tego Prawdopodobnie będą machinacje w tle, będą również, tak jak mówiłem, Harbringerowe postacie, które będą do użycia w, w, przez Mihojo fabularnie do rzeczy, które się dzieją, ale za zasłoną. Więc z jednej strony zasłony będziemy mieli Childa i rzeczy, które on robi i do szarpania jego charakteru, czy szarpanie jego moralności względem tego, co Harbringerowie chcą, co tu trzeba osiągnąć, co Celestia, co Carica itd., tak itd. Tak A z drugiej strony za zasłoną będzie coś jak doktorek w Sumeru, ktoś będzie pracował i szarpał się z drugiej strony. One również, więc będzie co najmniej dwójka Harbingerów szarpiąca się o jedno i drugie. No i to tyle ludziska dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Fushi Rangenwinder pozdrawiamy Cię mocno i serdecznie jesteś osą! Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień szósty, a w nim szmaty z ekspem te gorsze, co oznacza, że za pięć dni będzie druga z trzech paczek z primogamami po 20 primów, w każdej, łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily i pod Podobnie Funkaju Star Railu dzisiaj też jest do odebrania. Tam nie wiem szmaty z expem powinny być, co oznacza, że jutro będą tam surowce, surowce i dnia 13 i 20 logowania, nie miesiąca logowania są te odpowiedniki primo gemsów. Stellar Jade do odebrania. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał. Wam na Parametric transformerze i korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, wasza magia jest bardzo potężna, więc lisi magowie, jesteście osą, wasza magia jest potężna. Potężna liści Arcy magowie, Wasza magia jest arcypotężna. Jesteście Arcyosom. Jarcy, arcy, dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi Twitcher nauci Twitcher dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher potężna. Jesteście Twitcheroso. Awesome. Na Twitchu widzimy się już jutro na rolowaniu po Silver Wolf. Tak wizu będzie rolował w Hongkaju Star Railu ze swoimi free to play, by the way, odłożonymi rolkami. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzienka, świetnych, pięciogwiazdkowych roli. Niech Boże karędzi wam przyjaźja, widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro. Miłego do następnego jehi. We had no time to say goodbye, so let's not call it that. O, <laughs> diavolnie! Czemu tak odjeżdżam? Potrzebuję drugi dywanik.